Formatka przelewu krajowego. Aby wykonać przelew krajowy, wybieramy zakładkę Przelewy. Następnie przenosimy się do funkcji Dashboard przelewowy. W zakładce Krajowe znajduje się przelew krajowy, czyli formatka przelewu krajowego. W tej formatce użytkownik wybiera rachunek do obciążenia, czyli nadawcę. Następnie poprzez szukanie po frazie lub wybierając z listy, wybieramy kontrahenta docelowego, czyli odbiorcę tej płatności. Gdyby konieczna była aktualizacja danych odbiorcy, istnieje możliwość zaznaczenia okienka Zaktualizuj dane wybranego odbiorcy na liście kontrahentów. Jeżeli kontrahent nie zostanie wybrany z listy, a dane wprowadzone zostaną ręcznie, wówczas uaktywni się przełącznik Dodaj odbiorcę do listy kontrahentów. W tej sytuacji możemy w prosty sposób uzupełniać kontrahentów na liście. Mamy także możliwość wyboru, w jaki sposób płatność zostanie zrealizowana. Można wybrać split payment. Następnie trzeba określić kwotę i datę realizacji. Datę można ustawić z wyprzedzeniem. Nie ma możliwości ustawienia daty wstecznej. Jeżeli popełnimy błąd i wybierzemy datę zbyt odległą, system poinformuje nas o błędnym wyborze. W kolejnym etapie dodajemy opis, czyli tytuł przelewu. W dalszym etapie pojawią się kolejne opcje dodatkowe. Numer referencyjny klienta to alfanumeryczny numer 16-znakowy. Jest to identyfikator przypisany do tej płatności i będzie on widoczny w historii transakcji i na wyciągu. Można wprowadzić dowolne znaki dla numeru referencyjnego klienta. W dalszym etapie określamy tryb realizacji, czy jest to przelew zwykły, SORBNET czy przelew natychmiastowy. Możemy również wskazać, aby system automatycznie po realizacji płatności wysłał potwierdzenie realizacji na adres e-mail, który wpiszemy w rubryce. Istnieje możliwość zapisania całego przelewu jako szablonu. Ponieważ w tym przypadku nie wykorzystaliśmy szablonu, to można przełączyć suwak i nazwać nowy szablon. Aktualizowanie jest niedostępne dlatego właśnie, że jest to nowy szablon. Zatwierdzamy płatność i podejmujemy decyzję, czy ją zapisać, czy tylko podpisać, w przypadku, gdy będzie wymagała kontrasygnaty, czy podpisać i wysłać. W tym przykładzie chcemy płatność wysłać, czyli zlecić realizację. Wprowadzamy kod autoryzacji. W tym przypadku jest to metoda kodu SMS, czyli jednorazowych kodów, które autoryzują transakcję. Każdy z użytkowników posiada wybraną metodę autoryzacji. Może to być SMS, token VASCO, czyli respons z tokena, może to być również klucz kryptograficzny. W tym wypadku trzeba włożyć klucz USB, nacisnąć przycisk i podać kod PIN. Może to być także autoryzacja mobilna, która będzie wymagała potwierdzenia w aplikacji mobilnej. Klikamy Podpisz i wyślij. System wyświetla komunikat, że zlecenie zostało podpisane i wysłane do realizacji i że podpisano dane kontrahenta i lub szablonu płatności, co oznacza, że stworzyliśmy nowy szablon płatności. Te komunikaty znikają po chwili. Można je także zamknąć za pomocą ikony X. Formatka jest gotowa do wprowadzenia kolejnego przelewu. Stworzony szablon pojawił się na liście szablonów do wyboru, można go wybrać. W przypadku wprowadzenia płatności do kontrahenta, którego rachunek wklejamy, system poprosi, by ostatnie dwie cyfry uzupełnić. Jest to dodatkowe zabezpieczenie. Pojawia się informacja, że przelew jest kierowany do Narodowego Banku Polskiego, ZUS składki. Należy uzupełnić nazwę kontrahenta. Adres nie jest w tym przypadku konieczny. Pojawia się komunikat, że uczestnikiem tego rozliczenia będzie rachunek VAT, który jest przynależny do rachunku bieżącego. System pokazuje, jakie są środki do wykorzystania na rachunku powiązanym. Następnie uzupełniamy tylko kwotę i opis. Możemy wybrać tryb realizacji. W tym przypadku opcja SORBNET jest niedostępna dla płatności do ZUS. Możemy wykonać przelew natychmiastowy, możemy elementy zatwierdzić i wysłać w bardzo podobny sposób. Elementem kluczowym do realizacji płatności jest okienko podsumowujące, w którym widać, co na formatce zostało wprowadzone, zanim płatność zostanie zapisana, podpisana czy wysłana do realizacji.